Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj opowiem trochę o wynajmie samochodu z tego względu, że po prostu idę go wynająć. Co prawda film, czy warto wynająć samochód w Tajlandii, był już nagrany całkiem niedawno na kanale, więc pewnie wiele osób już się z nim zapoznało, ale teraz jednak sami zdecydowaliśmy się przez tą rękę w gipsie, przez to, że nie mogę w ogóle jeździć na skuterze i za bardzo nigdzie się nie możemy poruszać, no to zdecydowaliśmy się na wynajem samochodu. A w sumie dlaczego? Dlatego, że zobaczyliśmy cenę, jaka jest za wynajem, i bardzo nas to zainteresowało i stwierdziliśmy, że może jednak warto się na to skusić. Obecnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy już, można powiedzieć, sierpień i jest to naprawdę taki już czas, kiedy no, najgorszy okres, najmniejszy sezon, to ceny między innymi za wynajem różnych rzeczy są najniższe. Więc przechodziliśmy ostatnio obok takiej jednej wypożyczalni samochodów. Już z niej kiedyś raz korzystałem i było wszystko w porządku. Więc raczej też teraz tym razem powinno być wszystko w porządku. Przechodziłem obok tej wypożyczalni i... A więc przechodziliśmy koło tej wypożyczalni i zobaczyliśmy, jakie są ceny za wynajem. I było napisane za jeden dzień, za trzy dni. W zależności od tego właśnie, na jaki termin się pożycza, takie są różne ceny. Było na tydzień i jeszcze na końcu pokazało się, bo to na takim wyświetlanym monitorku, na miesiąc. I kiedy zobaczyłem cenę za wynajem na miesiąc samochodu za 6900 zł, jakich złotych, batów, to od razu przykuło to moją uwagę i myślę, 6900 batów, przecież to jest 700 zł. Na miesiąc samochód? Wow, kiedyś płaciłem po około w sezonie 120-130 zł za jeden dzień. Później to już w ogóle pani mówiła około 200 zł za jeden dzień. A tutaj 700 za cały miesiąc, to wychodzi po 25 zł, nawet nie chyba za dzień. Więc mówię, no niemożliwe, że tak tanio. No i postanowiłem napisać do tej pani, bo mam do niej kontakt na Line'ie. I pytam się, i ona mówi, no tak, tak, jest taka cena. Ale akurat obecnie nie mamy już tego samochodu takiego, którego wynajmujemy po tej cenie, bo już ktoś ten samochód wynajął i go przedłuża tak ten wynajem, no bo się bardzo opłaca, bo jest bardzo tanio, więc przypuszczam, że ten samochód też musiał być takiej nie najlepszej jakości i może jakiś trochę starszy, więc dlatego też taka cena. Ale pani powiedziała, że mamy taką Toyotę Vios z 2012 roku za 8000, czyli 1000 batów tylko drożej, czyli 100 zł na miesiąc drożej, no ale no jest dostępna. Tylko powiedziała, że tylko, że niestety tą Toyotą to może pan tutaj jeździć tylko po Pattayi i poza miasto proszę nie wyjeżdżać, bo jakby się coś popsuło albo coś, no to żeby później nie było problemów. Ja mówię, no dobra, no ale ja bym chciał gdzieś się ruszyć, jak już wynajmuję ten samochód, to żebym gdzieś mógł pojechać, więc potrzebowałbym troszkę lepsze auto. Ona mówi, no to dobra, to mam takie trochę lepsze, taką też Toyotę, ale z 2014 roku, już tam chyba model nowszy, no i tym autem gdzieś tam pan już może już jeździć poza miasto. No, ale on kosztuje 9000 batów na miesiąc, czyli z 6900 zrobiło się równe 9. No i tak myślałem i sobie tak myślę, no to jest tylko 30 zł dziennie, więc myślę, no zdecydujemy się, bo kiedy musimy wziąć Bolta, jechać do szpitala, kiedy musimy wziąć Bolta, jechać na zakupy, kiedy musimy wziąć Bolta, to okazuje się, że na tego Bolta wydamy podobne pieniądze, a cały czas jesteśmy bez samochodu. A tutaj jednak przez miesiąc teraz najbliższy będziemy mieć samochód, będziemy mogli się gdzieś poruszać i te 30 zł dziennie, no to chyba jakoś da się znieść i nie jest to na tyle duża kwota, żeby nie skusić się w mojej sytuacji, naszej sytuacji, żeby nie wynająć tego samochodu. No niestety, na razie skuter jeszcze musi przez 2-3 tygodnie, więcej, 3 na pewno musi postać w garażu. No a z racji, że będzie w sumie auto, no to jeszcze teraz już miesiąc postoi, a później oddamy auto i znowu będziemy jeździć skuterem. A jeszcze kolejna rzecz, którą warto by tutaj było wspomnieć, tylko muszę przejść przez drogę, to jest taka, że jest właśnie sierpień, i pogoda jest naprawdę dużo, dużo gorsza i mniej przewidywalna niż było to wcześniej w czasie suchego sezonu. Ja pierdzielę, tu się przechodzi przez tą drogę. No niestety, tak trzeba tutaj przechodzić między samochodami. A więc ostatnio pogoda jest taka, że pada praktycznie codziennie. No prawie codziennie pada deszcz. Nie są to jakieś długie deszcze. Nie pada tak, że pada 24 godziny na dobę, czy tam 12 przez cały dzień. Popada po jakieś pół godzinie, po godzinie,
ale praktycznie codziennie. Praktycznie codziennie, czy to w nocy, czy w dzień. Więc też to trochę wpływa, ta decyzja wynajmu samochodu, inaczej, pogoda wpływa na właśnie wynajęcie samochodu, że no tym skuterem teraz gdzieś się ruszyć, gdzieś coś zwiedzić nawet, no to takie trochę wszystko jest pod znakiem zapytania, no bo często pada, naprawdę często pada i dzisiaj też, co prawda jeszcze nie padało, ale kręcą się ciemne chmury tam z tamtej strony i czy będzie padać, czy nie będzie, no to nie wiadomo. A więc złożyło się tych trochę za tym, żeby wynająć ten samochód, no więc idę do wypożyczalni, mam jeszcze około 10 minut drogi pieszo. No i wynajmę, pokażę Wam jaki samochód, koszt tego wynajmu to 9000 batów. No i jeszcze ważne co, to że trzeba zapłacić depozyt 5000 batów, więc łącznie wyniesie to 14000 batów, no ale 5000 batów, kiedy będziemy oddawać auto, zostanie nam zwrócone, jeśli nic się nie uszkodzi. No i tyle, no tak to mniej więcej wygląda. A co do tej pogody, to teraz nawet wychodzi słońce. Ale czy ono jest, czy go nie ma, to musicie wiedzieć, że nawet mimo tej pory deszczowej, mimo tego najgorszego miesiąca, kiedy już jest sierpień, to jest tak dalej gorąco, nawet jeszcze, może nie, no bardziej nie, ale jest dalej tak gorąco i dodatkowo jeszcze tak parno, że tylko co się gdzieś wyjdzie, co się tylko gdzieś trochę przejdzie i tak porusza, to od razu jest się całym mokrym. Także naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Później jak już załatwię te właśnie sprawy z wynajmem samochodu, to pojedziemy oglądnąć taki dom, bo poznaliśmy ostatnio takiego pana, który ma tutaj sporo mieszkań na wynajem, na sprzedaż w Pattaji i w okolicach. I po tym jak właśnie obejrzeliśmy jego poprzednie mieszkanie na Pratamnaku, no to umówiliśmy się na zobaczenie domu. I miał co prawda po nas przyjechać, no ale powiedziałem, że już będziemy mieć raczej dzisiaj auto, to możemy sami przyjechać. Bardzo fajny, miły pan. W ogóle taka ciekawostka z tym panem jest taka, że był w Polsce, miał swoje biznesy jakieś tam w Polsce, handlował z Polakami i tak dalej, a on jest chyba z Norwegii, kurde, już nie pamiętam. W każdym bądź razie nawet handlował z synem prezydenta Wałęsy, Lecha Wałęsy, czyli z jego synem, czyli handlował marmurem, bo gdzieś tam w Norwegii on tam ogólnie zajmował się też między innymi właśnie tymi marmurami, handlował i robił blaty do kuchni, jakieś takie różne inne rzeczy z tego marmuru, ale te części marmuru, które miały jakieś rysy albo były delikatnie uszkodzone i nie nadawały się już na to, żeby zrobić na przykład blat do kuchni czy jakąś tam inną rzecz, no to właśnie podobno Lech, syn Lecha Wałęsy z Polski, prezydenta, odkupował od niego te lekko uszkodzone marmury, no i robili jakieś tam nagrobki w Polsce z tych właśnie marmurów od tego tutaj pana, który sprzedaje teraz mieszkania w Tajlandii. O, taki fajny pan mówi, że był w Gdańsku, tu, tam, coś tam robił, jakieś stoczni, coś tam, wiele rzeczy jakieś robił, także poopowiadał nam trochę, mówi, że też pozwiedzał dużo Polskę. No i mówi tak fajnie, że w sumie się udało spotkać, sobie tam porozmawiać na jakieś tam właśnie różne tematy. Także w następnym vlogu pokażę Wam dom, który ma na sprzedaż, bo ten dom, jak to dom, willa, co prawda tam jeszcze chyba basenu nie ma zrobionego na podwórku, ale i tak już jest jakiś dom i podwórko, kosztuje tylko około 500 000 złotych, czyli no jakoś tak, mniej więcej 500 000 złotych, 4,8 czy 4,9 miliona batów. A dom, który właśnie ostatnio, mieszkanie, które oglądaliśmy od niego, też kosztuje jakoś tam chyba 4,2 miliona batów. Więc mieszkanie dwupokojowe, a dom, no to na pewno będzie spora różnica, a w cenie nie ma prawie żadnej. Także na pewno będzie to fajny odcinek, dlatego warto subskrybować kanał po to, aby Was nie ominęły ciekawe treści. Muszę Wam powiedzieć i od razu to też pokazać, bo jestem w ciężkim szoku, bo czegoś takiego w Tajlandii chyba nie widziałem. A tutaj są dwa skutery, które mają założone łańcuchy na kołach w ramach chyba bezpieczeństwa, żeby ktoś nie ukradł. No nie widziałem do tej pory takich rzeczy, więc mówię, no muszę to pokazać, bo jestem bardzo zdziwiony. Tu w ogóle pod tym wiaduktem właśnie, chyba korzystając z zadaszenia, parkuje wiele skuterów.
I tutaj na przykład pan to nawet jakiś, czy pani, awokado ze skutera nie zabrała i się nie boi, że ktoś jej ukradnie. A tutaj ten jeden skuter miał łańcuchy, a tu jest drugi skuter, który ma łańcuchy założone. Ja nie wiem, czy to są jakieś osoby, które wyjechały z kraju i przyjadą dopiero gdzieś tam w następnym sezonie i bały się przez cały sezon tak tutaj go zostawić, motor, skuter, i dlatego założyły te łańcuchy na koło, czy to policja założyła, bo nie wiem co. Bo nie wiem, nie wolno tu parkować, ale nie, no to by wszystkie miały albo coś. No, dziwna bardzo sprawa, no naprawdę niespotykane rzeczy. A ja za minutkę już będę w wypożyczalni. Przechodzę przez drogę, a tutaj właśnie wyświetla się ta informacja. O, za jeden miesiąc 6900 batów. Car for rent. Także tutaj właśnie to przykuło moją uwagę. Za jeden dzień 900 batów, za 3 dni 1650, za tydzień 3150, a za miesiąc 6900. Także dzięki tej reklamie w sumie zdecydowałem się na wypożyczenie samochodu w tej wypożyczalni. No muszę wam powiedzieć, że auto z zewnątrz wizualnie no nie wygląda za dobrze. W środku też takie troszkę brudne siedzenia. Ma jakieś takie różne uszkodzenia. Między innymi na przykład ma urwaną tutaj taką lotkę, taką plastikową, jak jest tutaj. I jeszcze jakieś takie inne uszkodzenia. Tutaj teraz jest ciemno w garażu, to tego tak nie widać. Podrapane trochę na zderzaku. Jakieś też takie uszkodzenia, odpryski farby. I co tu jeszcze? No jakieś na słońcu widać takie dużo gorszy lakier po prostu i na pewno auto było niejednokrotnie malowane. Tutaj akurat z tej strony jest w miarę wszystko ok. Akurat już zamknąłem, to już nie mam jak teraz otworzyć jedną ręką i trzymać kamery. W każdym bądź razie no, auto jest w takim no, średnim stanie, dlatego też cena jest 9 tysięcy, a nie 15 jak za normalny samochód. Bo jak zapytałem o jakiś lepszy samochód, no to pani powiedziała, że Toyota Yaris 2020 roku kosztuje 15 tysięcy na miesiąc, więc no, różnica jest dość spora, bo to 9, a tamto 15, ale ogólnie stan techniczny jest dość dobry. Jechałem przez miasto, wszystko w porządku się jechało, wszystko sprawne, klimatyzacja mocno chłodzi, a tutaj z zewnątrz te małe takie jakieś, no, jakieś niedociągnięcia, no to już trudno. Ogólnie samochód najważniejsze, że ma 4 drzwi i przyciemnione w sumie szyby te boczne, więc i klimatyzacja sprawna, więc to takie w sumie najważniejsze, a tu gdzie ja będę się praktycznie cały czas gdzieś na miejscu poruszał, no to może być taki samochód. No ale to jeszcze tylko raz wspomnę o tym, że właśnie cena tutaj czyni cuda. Jeśli wypożyczalnia oferuje swój samochód w tak niskiej cenie, no to jak już teraz widać, musi się to z czymś wiązać, czyli nie z dobrym samochodem. Ale na szczęście na moje potrzeby jest ok. Za miesiąc i tak go oddam, więc nie będę wydziwiał, a też niepotrzebnie przepłacał 6000 batów. A w tym momencie chciałbym was zaprosić do Bangkoku, gdzie poszliśmy do hotelu Marriott, zobaczyć jak wygląda rooftop w Marriottie, zjeść tam kolację i spędzić miło wieczór. Także jeśli ktoś kiedyś myśli o wybraniu się do Bangkoku, po zwiedzaniu trochę tych wszystkich wieżowców, to zdecydowanie ten film jest dla ciebie, z tego względu, że mówię tutaj też jeszcze trochę o innych hotelach, no i zobaczyć w ogóle Bangkok. Także zapraszam serdecznie, link do tego filmu znajduje się w opisie, w pierwszym przypiętym komentarzu i wyświetla się mała ikonka, w którą można kliknąć i od razu przejść do filmu. Także zapraszam do oglądania. W tym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę. Pozdrawiam, na razie. Hej, cześć. Do zobaczenia w Bangkoku.